Anuncio vobis gaudium magnium. Abemus papa. Bóg trzykroć święty. Katecheza świętego Jana Pawła II wygłoszona 11 grudnia 1985 roku. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Kościół wyznaje każdego dnia świętość Boga. Czyni to zwłaszcza w liturgii Mszy Świętej po prefacji, rozpoczynając modlitwę eucharystyczną powtarzając po słowo święty. Lud Boży skierowuje to wyznanie do Boga Trójjedynego, dając zarazem wyraz najwyższej Jego transcendencji i niedoścignionej doskonałości. Słowa liturgii eucharystycznej pochodzą z Księgi Izajasza, z Teofanii, w której prorokowi dane jest ujrzeć majestat Bożej Świętości, aby mógł ją ogłosić ludowi. Ujrzałem Pana siedzącego na wyniosłym tronie, serafiny stały ponad nim i wołał jeden do drugiego. Święty, święty, święty jest Pan zastępów, cała ziemia jest pełna Jego chwały. Świętość oznacza więc zarazem chwałę Boga, kabot Jahwe, która mieszka wewnętrznej tajemnicy Jego Bóstwa, a równocześnie promieniuje na całe stworzenie. Apokalipsa, ostatnia księga Nowego Testamentu, która zawiera wiele elementów przeszczepionych ze Starego, przenosi na teren Nowego Testamentu także izajaszowy trisagion, uzupełniony elementami innej jeszcze teofanii, zaczerpniętymi z proroka Ezechiela. W takim więc kontekście słyszymy ponownie Święty, Święty, Święty Pan Bóg Zastępów, który był i który jest i który przychodzi. W Starym Testamencie wyrażeniu Święty odpowiadało słowo kados, w którego etymologii zawiera się z jednej strony idea oddzielenia, z drugiej zaś idea światła, świecić, być jasnym. Stąd teofanie Starego Testamentu zawierają w sobie element ognia na przykład Teofania Mojżeszowa oraz Synajska, a także blasku, na przykład widzenie Ezechiela. Przytoczone powyżej widzenie Izajasza oraz Habakuka. W greckich księgach Nowego Testamentu wyrażeniu święty odpowiada słowo Hagios. W świetle starotestamentowej etymologii jasne się staje także wyrażenie z listu do Hebrajczyków: Bóg nasz jest ogniem pochłaniającym, podobnie jak słowa Jana Chrzciciela nad Jordanem o Mesjaszu. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Wiadomo też, iż w chwili zesłania Ducha Świętego na apostołów w jerozolimskim wieczorniku ukazały się języki jakby z ognia. Jeśli współcześni filozofowie religii, np. Rudolf Otto, widzą w ludzkim przeżywaniu świętości Boga elementy fascinozum, ale i tremendum, to znajduje to również pokrycie zarówno w wyżej przypomnianej starotestamentowej etymologii, jak i w teofaniach biblijnych, które zawierają w sobie element ognia. Ogień symbolizuje z jednej strony blask, promieniowanie chwały Boga fascinozum, z drugiej strony żar, niedostępność, poniekąd grozę Jego świętości tremendum. Starotestamentowe kados. Oznacza pociągające fascinozum oraz odpychające tremendum, które wskazuje na oddzielenie, a więc niedostępność. Już w poprzednich Katechezach tego cyklu powoływaliśmy się wielokrotnie na teofanie z księgi wyjścia. Mojżesz na Pustyni u stóp góry choreb widzi krzak, który płonie, i nie spala się. A gdy przybliży się do tego krzaku, słyszy głos: Nie zbliżaj się tu Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Słowa te uwydatniają świętość Boga, który z gorącego krzaka objawia Mojżeszowi swoje imię. Jestem, który jestem, i z tym imieniem posyła go, aby wyzwolił Izrael z ziemi egipskiej. Jest w tym objawieniu element tremendum. Świętość Boga pozostaje niedostępna dla człowieka. Nie zbliżaj się. Podobne cechy posiada również cały opis przymierza zawartego na górze Synaj. Z kolei jednak, zwłaszcza w nauczaniu proroków, ten rys niedostępnej dla człowieka świętości Boga ustępuje na rzecz jego bliskości, jego przystępności, kondenscendencji, czytamy u Izajasza. Tak mówi Wysoki i Wzniosły, którego stolica jest wieczna, a imię święty. Zamieszkuję miejsca wzniesione i święte, lecz jestem z człowiekiem skruszonym i pokornym, aby ożywić ducha pokornych i tchnąć życie w serce skruszone. Podobnie u Ozeasza. Bogiem jestem, nie człowiekiem. Pośrodku ciebie jestem ja, święty, i nie przychodzę, żeby zatracać. Bóg dał najwyższe świadectwo swojej bliskości, kiedy zesłał na ziemię słowo. Drugą osobę trójcy świętszej które przyjęło ciało, podobne do naszego, i zamieszkało pośród nas. Wdzięczni za ową kondenscendencję Boga, który zechciał przybliżyć się do nas, nie tylko przemawiając ustami proroków, ale zwracając się do nas w osobie samego jednorodzonego Syna, powtarzamy z pełną pokory i radości wiarą tu solus sanctus. Tylko tyś jest święty, tylko tyś jest Panem tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Dzisiejsze rozważanie katechetyczne poświęcone jest tajemnicy świętości Boga, którą wyznajemy codziennie we mszy świętej po prefacji. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Słowa te pochodzą z wizji z teofanii proroka Izajasza. Znajdują również swoje echo w księdze Apokalipsy św. Jana. Włącza się w to echo także i inna wizja prorocka, Ezechiela. Tajemnicą świętości Boga przepełnione jest całe objawienie, całe Pismo Święte. W Starym Testamencie odpowiednikiem wyrażenia Święty było wyrażenie Kabot w języku hebrajskim, po grecku Hagios. Świętość ta oznacza najwyższą doskonałość Boga, doskonałość związaną z jego absolutną transcendencją, z tym, że przerasta on sobą swoim bóstwem wszystko co stworzone. W tym znaczeniu ta świętość jest także jak gdyby niedostępnością Boga. Bóg jest niedostępny w swojej świętości. I o tym mówią teofanie, zwłaszcza teofania z Księgi Wyjścia, gdzie głos spłonącego i niespalającego się krzaku mówi do Mojżesza: Zdejm swoje sandały, bo ziemia, na której stoisz, jest święta. Święta poprzez obecność Boga. Ta świętość to znaczy również nieprzebliżalność, niedostępność w jakimś sensie. Symbolem świętości, w różnych teofaniach Starego Testamentu, choćby tej mojżeszowej, aż do zesłania ducha świętego, jest ogień. Ogień, który pali, i w ten sposób także, jak gdyby odsuwa. Jest niedostępny. Nie pozwala się zbliżyć, równocześnie ogień, który świeci ogień, światło. W ten sposób przyciąga z ciemności do światła. To wszystko są symbole świętości Boga, które przewijają się przez całe pismo święte Starego i Nowego Testamentu. Wedle filozofów religii, jest w świętości Boga podwójny element: jeden, który określają jako fascinozum, drugi jako tremendum. Jest coś przerażającego i równocześnie coś przyciągającego. Ta z jednej strony przerażająca, z drugiej strony przyciągająca świętość Boga przybiera w rozwoju objawienia Bożego coraz to nowy wyraz, coraz bardziej staje się przystępna. Wyraża się jako zbliżenie Boga, jako Jego kondenscendencja w stosunku do człowieka, zwłaszcza w stosunku do człowieka, który cierpi, do ubogiego. Już księgi prorockie są wyrazem takiego znaczenia świętości Boga, jednakże ostatecznym wyrazem świętości Boga w tym znaczeniu, wyrazem wszystkie poprzednie przekraczającym, stanie się tajemnica wcielenia to znaczy Bóg człowiek. Tutaj już wszelki dystans zostaje przekroczony. Bóg staje się człowiekiem, mieszka pomiędzy nami, jest jednym z nas. Co więcej, dzieli nasze ubóstwo, nasze cierpienie. Aż po krzyż. To pokrótce zarys tego, co mieści się w pojęciu święty. Owszem, najświętszy. Katechizmowe dawne podręczniki mówią, Bóg jest święty. To znaczy, miłuje tylko dobro, a odrzuca zło. Ale o tej definicji, o tej treści świętości Boga, będziemy mówili w następną środę. Dzisiaj korzystam z okazji. A żeby wszystkim tu obecnym pielgrzymom, moim rodakom przekazać już teraz życzenia na święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok dla nich samych, a także dla ich wspólnot, rodzin, parafii, diecezji i dla całej Ojczyzny. adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sic cum in cielo et in terra panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis de nostra Si sì, cudano nostri vittimori, dei vittori vos nostri, e tre lo si in tentazione, se liberano samai.